Polska, Kraków, styczeń, rok 1949. Czwarta rocznica wyzwolenia Polski spod okupacji nazistowskiej przez Armię Radziecką. Defilada w Krakowie. Karol. Dwadzieścia lat wcześniej. Polska, lato, rok 1929. Proszę, Karolku, skacz! Nie bój się, tata cię na pewno złapie. Nie bój się, synku! Kraków, styczeń, rok 1949. Zaułki miasta. Chyba źle idziemy. Nie, dobrze. Nie byłbym tego taki pewien. Powinniśmy pójść tamtędy. Mówiłem ci 47, że powinniśmy skręcić w lewo. 84, jestem pewien, że to ta ulica. Wcześniej też tak mówiłeś i co? Cii. Mówcie trochę ciszej, bo nas usłyszą. To powiedz mu, żeby nie zadawał głupich pytań. Przestańcie, wystarczy. Tu jesteście, moje małe pisklaki. Wasze świergotanie słychać na końcu ulicy. Masz to, co chcieliśmy? A wy macie dla mnie pieniądze? Patrz, tu są. Proszę bardzo, struny do skrzypiec. To dla ciebie 38. Dziękuję. Nie ma za co, kochanie. Wstążka do ćwiczeń? To dla ciebie 76. Lina? Łap, 84. W takim razie farba jest dla ciebie. Oczywiście. Chcesz pomalować swoje krzesełko do karmienia? Masz dziwne poczucie humoru. A teraz poproszę o pieniądze. Myślę, że chyba powinniśmy się trochę potargować, prawda? Co? Dokąd idziesz? Nie ruszać się, mamy was! Co tu robicie? Dlaczego nie świętujecie razem z innymi? Bo my... Tu jesteście! Dzięki Bogu znalazłem was. Ile razy mam wam powtarzać, że... Nie ruszać się! Proszę pozwolić mi wyjaśnić.
Ci młodzi ludzie nie znają naszego języka. Są Niemcami. Przyjechali do Polski na wymianę studencką. Mam im pokazać Kraków, ale niestety zgubili się wśród tłumu przybyłych na paradę i... Masz jakiś dokument potwierdzający to? Dokument? Oczywiście. To jest list z ambasady niemieckiej. Przestraszyliście się. Wir wollten eine Glinich haben... Herund? Na przyszłość proszę ich lepiej pilnować. Mogli zostać aresztowani. Oczywiście, panie władzu. Bardzo przepraszam za kłopot, jaki sprawili. Dziękujemy. Gdyby nie pan, bylibyśmy już w więzieniu. Podziękujcie Maxowi. Komu? Maxowi Schellerowi, niemieckiemu filozofowi. To jest jego artykuł. To znaczy, że pan dał milicjantowi artykuł o filozofii, twierdząc, że to list z niemieckiej ambasady? Ale to jest niesamowicie fascynujący artykuł. Ten milicjant nie rozumiał ani jednego słowa po niemiecku. Twój niemiecki też pozostawia wiele do życzenia, mój chłopcze. Proszę, niech pan je weźmie. O. Za ocalenie nas. To tyle dla ciebie warta jest wolność? Wiecie co? Ofiarujcie te pieniądze Matce Boskiej w kościele świętego Floriana. To niedaleko bramy floriańskiej na placu Matejki. Łatwo go znaleźć, o ile się nie zgubicie. Serdecznie, towarzyszu Kramicz. Nie mogę się doczekać, żeby pokazać wam postępy w budowie nowej huty. A partia nie może się doczekać jej ukończenia. Będziemy pracować ze zdwojoną siłą. Jestem tego pewien. To chyba tu. Po raz pierwszy jestem w tym kościele. A ja w ogóle po raz pierwszy jestem w kościele. Pośpieszmy się. Mam trening. Chodźmy. Nie sądzicie, że powinniśmy się pomodlić? Chwileczkę, nie przesadzajmy. To moja pierwsza wizyta w kościele. Śpieszę się. Muszę już iść. Widzę, że przyszliście uregulować dług. Patrzycie na mnie, jakbyście nigdy nie widzieli księdza. Nigdy takiego, który wie, jak okpić milicjantów. Zasadniczo zajmuję się czym innym, chyba że jest taka konieczność. Jestem ksiądz Karol. Ksiądz Karol Wojtyła. A wy? Tylko się nie przekrzykujcie. Proszę księdza, nikt z nas nie wyjawi swojego prawdziwego nazwiska, ponieważ... My nikomu nie ufamy. Używamy dwóch cyfr swojego numeru indeksu. Każdy student robi tak samo. Na przykład ja jestem 76. Ja 84. 38. 47. Nieźle. A? Przez pewien czas mieszkałem we Włoszech. Nie wiedziałem, że tutaj jest aż tak źle, że Polacy sobie nie ufają.
Znam was lepiej, niż wam się wydaje. Zobaczmy. 47. Znasz wiele trików. Jesteś odważny, ale na twoim miejscu zastanowiłbym się dwa razy nad igraniem z partią. Co? Z partią? Ja nic nie robię. Zupełnie nic. A farba, którą kupiłeś nielegalnie? Chcesz wymalować slogany antypartyjne na murach, prawda? 76. Jesteś ambitną gimnastyczką. Tak bardzo chcesz wygrać, że kupiłaś nielegalnie wstążkę, dzięki czemu będziesz mogła potajemnie ćwiczyć. 38. Jesteś nieśmiała, ale bardzo zdeterminowana. Ćwiczysz i ćwiczysz, dopóki nie pękną struny w twoich skrzypcach. 84. Jesteś prawdziwym sportowcem. Trudno było zdobyć linę do wspinaczki, nawet nielegalnie, ale... Nie masz nikogo, kto by trzymał jej drugi koniec, ponieważ zawsze sam wychodzisz w góry. Prawda? Nie obawiaj się. W następną niedzielę pójdziemy z tobą. Prawda, kochani? W górach jest wiele zacisznych miejsc, a ja znam ścieżki, którymi nigdy nie chodziliście. Ja pójdę. Ja też. I ja. Widzisz? Masz pomocników do trzymania liny. Do niedzieli. Do zobaczenia. W każdym z tych bloków jest ponad 400 mieszkań i wiele klatek schodowych. Jeśli ktoś zechce porozmawiać z sąsiadem z innej klatki, musi zejść na dół, wyjść na zewnątrz i wejść na górę innymi schodami. To ma zniechęcić lokatorów do prywatnych spotkań. Mieszkańcy powinni spotykać się tylko wtedy, kiedy partia im na to pozwoli. Ale rodziny mogą się gromadzić wewnątrz mieszkań, zatrzaskując partii drzwi przed nosem. Myślę, że rozwiązałem także ten problem, towarzyszu. Proszę za mną. Żeby mieć pewność, że ludzie nie zamkną się w domach, ale wyjdą i zajmą się działalnością partyjną, zaplanowałem to. A, małe mieszkania dwupokojowe. To powstrzyma Polaków od zamykania się w mieszkaniach i spowoduje, by z nich wyszli. Ich dzieci będą chodziły do przedszkoli, szkół i na studia, a partia będzie dla nich matką i ojcem. Znakomita robota, inżynierze, znakomita. Te mieszkania będą przydzielane za darmo tym wszystkim, którzy ich potrzebują. Tu wychowa się nowa generacja Polaków. Młodzi mężczyźni i kobiety, wolni od starych poglądów i od... Co ten ksiądz robi na placu budowy? A, to ksiądz Karol. Codziennie tędy przechodzi. Był robotnikiem podczas wojny i dlatego wszyscy go tu znają. Jest zabawny. A, zabawny, naprawdę? Edwardzie... Wyślij za nim dwóch naszych agentów. Przy najmniejszym uchybieniu niech go natychmiast aresztują. Oczywiście, towarzyszu. Księża, mam ją prostych ludzi. Panowie wykorzystują słabych. Bogaci okradają biednych. To wszystko stare śmieci. A kiedy przeprowadzasz się do nowego domu, wyrzucasz stare śmieci. To nie są tylko domy. To początek nowej Polski. Dziękuję, przyjaciele. Masz farbę? Tak, mam. Dobrze. Musimy zrobić coś, co wywrze ogromne wrażenie i pokaże całemu światu, że Polacy nie akceptują sowieckich rządów. Powiedz mi tylko, gdzie?
Witaj, 38. Witaj, 84. Nie zauważyłem cię. Ani ja ciebie. Chodź tu, 84. Szybko! Wołają mnie. Tak. Do zobaczenia. Do zobaczenia. 84? Tak? Piłka. Ach, ale jestem głupi. Do zobaczenia więc. Do zobaczenia. Już jesteś. Jak poszedł ci trening? Nieźle. Wiesz, nie mogę się doczekać, kiedy zdobędziesz złoty medal. Muszę jeszcze przejść ostateczną selekcję. To zwykła formalność. Medal jest twój. Jesteś dziś jakaś radosna. Tak myślisz? Widziałaś 84? A, więc go widziałaś. Rozmawiałaś z nim? Nie rozmawiałaś. Pocałowałaś go? Nie pocałowałaś. Przecież nawet nie wiem, czy on by tego chciał. Oczywiście, żeby chciał. Skąd wiesz? Nie trzeba być geniuszem, kochana. Wszyscy chłopcy tego chcą. Wszyscy. Nie wyłączając twojego 84. Przepraszam. Pójdę kupić chleb na kolację. Piękne. Nigdy nie widziałem łani z tak bliska. A ja tak. Na talerzu pływała w grzybowym sosie. Proszę księdza. Przecież powiedziałem prawdę. Ale zakłócił ksiądz poezję tej chwili. Poezja to nie są słodkie mdłe widoki 38. Poezja to... mówienie prawdy w niezapomniany sposób. Nie jest ksiądz zmęczony? Nie, oni też nie. Wcale nie mają zamiaru się zatrzymać. Zawsze dostajemy najgorszą robotę, a teraz musimy śledzić tego księżulka. Wiesz co? Oszczędzaj siły. Po prostu idź dalej. Dziś aresztujemy go i będzie po wszystkim, rozumiesz? Idziemy. Zna ich ksiądz? Nie, ale oni znają nas. Śledzą od 2 godzin. To agenci. Jeśli nas złapią, aresztują księdza. Księża nie mogą prowadzić żadnej działalności poza parafią. To prawda, jeśli nas złapią. Ucieknijmy im. Schowajmy się w lesie. Nie, lepiej wspinajmy się. Już raz ci mówiłem, gdybyś wtedy posłuchał mojej rady i zawrócił...
Jeśli się wreszcie nie zamkniesz, to wyrwę ci ten jęzor! Ten widok zapiera dech w piersiach. Dziękuję. Zupełnie nie rozumiem, dlaczego tak narzekasz. 4 lata temu nasz kraj był w rękach nazistów. Wprawdzie obecne czasy to nie raj, ale i nie obóz koncentracyjny. Nie! Jest jeszcze gorzej. W obozie koncentracyjnym widziałeś drut kolczasty i wiedziałeś, że jesteś więźniem. Teraz drut kolczasty jest niewidoczny. Tworzą go nasze idee i dlatego ludzie zapominają, że są więźniami. Chwileczkę. Przecież mówisz otwarcie to, co myślisz i nikt ci tego nie zabrania. Tak, ale nie wiem, czy jutro ktoś z was na mnie nie doniesie. Powiedzmy, że masz rację. Co powinniśmy więc zrobić? Uzbroić się, zorganizować, obalić reżim za wszelką cenę. A co jeśli byś odkrył, że jestem za reżimem? Czy mógłbyś mnie zabić? Tak. No a co ksiądz o tym myśli? Zgadzam się z 47. To znaczy, że chce ksiądz rewolucji? Jestem za rewolucją. Jestem chrześcijaninem. Ale to nie ta sama rewolucja, o której mówi 47. Mnie chodzi o dokonywanie zmian, wyborów, a chrześcijanie muszą to robić codziennie. Polacy nie muszą dokonywać wyborów, proszę księdza. Muszą się zbuntować. Rewolucja społeczeństwa jest niczym w porównaniu ze zmianą serca pojedynczego człowieka. Chcesz zmienić Polskę, ale czy chcesz zmienić siebie? Oczywiście! Martwmy się o serca, a tymczasem reżim będzie miał wszystkich po swojej stronie. Tak! Reżim sam upadnie. Oni nie wierzą w Boga, więc nie nadążą za człowiekiem. Nigdy nie zrozumieją, czego pragnie naród. Zupełnie jak ci dwaj biedni agenci. A co zrobić, by przyspieszyć ten upadek? Cóż, zacznijmy od ufania sobie. To byłoby zwycięstwo nad reżimem. Ufać sobie wzajemnie? Jak? Stefan. Mam na imię Stefan. Moja rewolucja to ufanie wam. Dlatego wyjawiłem wam moje imię. Zosia. Mam na imię Zosia. Teresa. Mam na imię Teresa. Nie. Nikomu nie powiem mojego imienia. Nazywajcie mnie 47. Zosia. Miło jest znać nasze imiona, prawda? Tak. To pierwsze, czego się dowiedziałam o tobie. Ale ja o tobie wiem trochę więcej. Jesteś leworęczna i obgryzasz paznokcie. Zawsze zaplatasz włosy w środy i piątki. Masz 3 swetry, 2 zielone i 1 żółty, który bardzo lubię. Kiedy piszesz, przygryzasz dolną wargę, a kiedy czytasz nuty, nucisz sobie. Naprawdę? Naprawdę tak robię? Przepraszam, że ci to powiedziałem, ale to absolutna prawda. Uważasz, że źle robię? Nie. Szkoda tylko, że nikt cię nie słucha. No, zdaje się, że ktoś mnie jednak słyszał. Umówiłabyś się ze mną? Tak. Teresa, już wróciłam. Teresa? Tereso? Tereso, co ci jest?
Źle się czujesz? Wezwę lekarza. Nie. Nie trzeba. Nie wzywaj lekarza. Idź po księdza Karola. Poprosiłam Zosię, żeby wezwała księdza, ponieważ ja jestem w ciąży. Od miesięcy nie widziałam ojca dziecka. Poznaliśmy się na jednym z tych obozów szkolnych organizowanych przez partię. Mówiono nam, że seks to nic strasznego, że powinniśmy pozbyć się mieszczańskich kompleksów wywodzących się z katolickiego wychowania. No i proszę, do czego to doprowadziło? Będę teraz miała dziecko. Jeśli postanowię je urodzić, to nie dostanę się do olimpijskiej ekipy. A pracowałam na to bardzo ciężko przez wiele lat. Co powinnam zrobić? Co mam zrobić? Sama musisz zdecydować. Jesteś w zwrotnym punkcie swego życia. I kiedy już coś postanowisz, wszystko się zmieni. Już nie będziesz dziewczynką, tylko matką, która poświęciła olimpijskie szanse, lub sportsmenką, która poświęciła swoje dziecko. Heniu, nie możesz tam grać. Uważaj, Paweł, biegnij na skrzydło. Jurek, piłka! Musisz przejąć piłkę. Do licha! Nie trafić w piłkę. Racja, piłka to okropna rzecz. Koniec na dzisiaj. Czas na lekcję religii. O nie! Tylko nie to. Jak śmiesz tak mówić przy księdzu Karolu? Nie szkodzi, Adamie. A co powiecie na to? Ja stanę w bramce, a jeden z was strzeli karnego. Jeśli traficie, nie będziecie mieli dziś religii. Nigdy nie obroni. Może ja strzelę za ciebie? Dam radę, zobaczysz. Przecież to ksiądz. O! Nie! Obronił! O, nie! Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Cześć Boże! Stefan, Zosia, szukacie mnie? Tak, proszę księdza, mamy problem. Kiedy jesteście młodzi, odkrywacie, że życie nie ma sensu, dopóki nie sprezentujecie go komuś innemu. Odkrywacie, że jesteście stworzeni, by być ze sobą przez całe życie. To jest prawdziwe powołanie. Bóg osobiście wzywa was do tego. A kiedy się pobieracie, rozkwitacie. Wasze ciała i dusze łączą się w cudowną całość. Święty związek na podobieństwo Boga.
Wolna Polska. Widział pan? Kto był tak odważny, by to zrobić? Nie możemy tolerować tej zniewagi. Znajdźcie winowajcę. Chcę go tu widzieć jeszcze dziś wieczorem. Przyszedłem tu osobiście, by być pewnym, że zrozumieliście moje nowe zarządzenie. Jakie nowe zarządzenie? Nie, ale to niemożliwe. Niemożliwe. Wcale nie. Taka jest wola ludu. Wola ludu? A. Zakaz obchodzenia świąt Bożego Narodzenia to wola ludu? Nie wierzę. Ci, którzy będą chcieli obchodzić święta, mogą to robić prywatnie w swoich domach lub w waszych kościołach, ale nie publicznie. Przecież to tradycja, do której ludzie są bardzo, bardzo przywiązani. Ksiądz i jemu podobni są bardzo przywiązani do świąt. Ale my nie chcemy dłużej być do niczego przywiązani. Wkrótce wkroczymy w rok 1950. Chcemy być wolni! W końcu! Oszukuje pan samego siebie. Mówi pan o obronie wolności, a zakazuje ludziom praktykowania ich wiary. Ksiądz nie będzie mi mówił, co to jest wolność. Proszę mi odpowiedzieć. Czy każdy robotnik powinien być wynagradzany za pracę? Oczywiście. My przecież... Czy każda dziewczyna i chłopak mają prawo do nauki, by się doskonalić? Oczywiście. I dzięki nam... Zatem, czy każda kobieta i mężczyzna mają prawo do praktykowania religii, którą sobie wybiorą? Ludzie nie potrzebują Boga, więc nie muszą wyznawać żadnej religii. Myli się pan. Mogę to udowodnić. Jak? Zakazał pan budowy kościoła w Nowej Hucie, bo uważa pan, że robotnicy go nie potrzebują. Odprawię mszę w Wigilię Bożego Narodzenia w Nowej Hucie. Ksiądz... Wtedy zobaczymy, czy robotnicy zgadzają się z panem. Ksiądz oszalał! Może. Dobrze, ksiądz wie, że będzie tam sam. Nie. Będzie nas dwóch. Ja przed ołtarzem i pan, który będzie mnie pilnował. Miał około 20 lat. Był z trzema przyjaciółmi. Wszyscy kupili farbę? Nie, kupili inne rzeczy. Struny do skrzypiec, wstążkę do gimnastyki. Jak się nazywał ten, który kupił farbę? Nie wiem. Słuchaj. Jedną z moich wad jest brak cierpliwości. A kiedy ktoś mnie sprowokuje, robię rzeczy, których potem żałuję. Wierz mi, bardzo żałuję! Nie, proszę. Przysięgam, nie znam jego imienia, tylko numer. Nazywali go 47. Proszę, nic więcej nie wiem, zupełnie nic. Nie wiem. Wyprowadzić go. Powinniśmy poszukać wśród 20-latków. Może handlarz powiedziałby nam, któremu sprzedał farbę. Znalezienie winnego zajęłoby miesiące. Musimy kogoś natychmiast ukarać. A może oskarżymy handlarza? Nie. To pozostałoby bez echa. Obywatele Krakowa, wywrotowiec, który znieważył naszą pracę i ideę, w które wszyscy wierzymy i jesteśmy zaangażowani, ukrywa się wśród was. Jeśli winowajca sam nie zgłosi się na milicję, zostanie aresztowany kościelny katedry.
i jako współsprawca będzie skazany i wywieziony do obozu pracy na Syberię. Nie wiedziałem. Naprawdę nie wiedziałem. Może powinienem im powiedzieć. Co? Oszalałeś? Jeśli cię złapią, będą cię torturowali, dopóki nie powiesz im naszych nazwisk. Nie możemy tak ryzykować. Masz rację, ale jeśli tego nie zrobię, ten biedny człowiek zostanie niewinnie oskarżony. Ach, to tylko stary dziadek. Nie ma żony ani dzieci. A ty jesteś młody i odważny. Potrzebujemy cię do naszej walki. Ale on jest niewinny. To jest walka. Jeśli Kościelny będzie cierpiał, to tylko przez Kramicza. Ale to nieuczciwe. Bardzo nieuczciwe. Jednak konieczne. Nie. Uwierz mi, 47. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Przyszedłem tu, ponieważ musiałem, chcę powiedzieć... Tak? Nie wiem, co robić. Jeśli się przyznam, inni będą w niebezpieczeństwie. Wiesz, co powinieneś zrobić. W głębi duszy bardzo dobrze wiesz. Wolność wiele dla ciebie znaczy, prawda? Teraz robisz to, co każą ci inni. A możesz zrobić to, co nakazuje ci sumienie. Tylko jeśli wybierzesz to drugie, będziesz naprawdę wolny. Boję się, proszę księdza. Wiem, mój chłopcze, wiem. Ale wiesz co? Tak. Nie musisz nikomu mówić swojego imienia. Bóg dobrze je zna. Pamiętaj, jesteś jego synem. Synem króla. A synowie króla nie boją się niczego. Nie wiem, proszę, księdza. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dlatego potrzebna mi wasza pomoc. No i? Co wy na to? Zgadzam się, że powinniśmy walczyć, ale nie wiem, czym Sza to dobry pomysł. Ludzie mają tak wiele problemów. Nie wiem nawet, czy zechcą wyjść z domów. Będzie wielki mróz. Każdy się boi, proszę księdza. Nikt nie chce zakładać sobie streczka na szyję. Myślą, że to pułapka. To nie mieszkańcy Krakowa tak myślą. Tylko wy. Jesteście tak zajęci swoimi problemami, obawami i wątpliwościami, że nie widzicie, co się dzieje wokół. I zapominacie, kim naprawdę jesteście. Możecie zapomnieć, nie wierzyć lub nie myśleć o tym, jednak przede wszystkim jesteście synami i córkami Boga. Aresztowali go. Jestem niewinny. Nic nie zrobiłem. Wywiozą go na Syberię. Jaki biedny człowiek. Jestem niewinny. Nie rozumiecie? Na twoim miejscu wszyscy zrobilibyśmy to samo. Ale nie jesteście na moim miejscu.
Jest minus 20 stopni. Dziękuję, Paweł. Teraz leć do domu. Zobaczymy się za kilka godzin. A jeśli nikt nie przyjdzie? To będziemy mieli Pana Jezusa tylko dla siebie. Próbowaliśmy wytłumaczyć mu, ale się uparł. Powinniśmy być z nim. Możemy iść teraz. A co to da? Sam czy z nami nie ma żadnej różnicy. Żadnej! Dla niego to jest różnica. Nawet jeśli tam pójdziemy, i tak Kramicz wygra. A może ludzie naprawdę nie potrzebują kościoła? 23:30. Powiedziałem, że ten księżulek oszukuje sam siebie. O czym ty mówisz? Zapewniam, towarzyszu! Tak, tak! Idą setki ludzi! Rozgonić ich! Natychmiast rozgonić! Powstrzymać ich! Ale, towarzyszu, nie możemy się nawet ruszyć! Jak możemy rozgonić tysiące ludzi? Pięknie.
imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Umiłowani w Chrystusie, moi drodzy bracia i siostry, w tegoroczne święta Bożego Narodzenia udowodniliście, że to nie jest miasto ludzi, którzy nie mają obrońcy, ani ludzi, którymi można manipulować zgodnie z prawem i zasadami produkcji i konsumpcji. To jest miasto dumnych, odważnych i wolnych ludzi. To nie jest miasto sierot, ale miasto dzieci Króla. Przychodząc tu dzisiaj tak tłumnie, daliście świadectwo, że jesteście dziećmi Bożymi. Jaki słodziutki. Ciekawe, co powiesz, kiedy twoje dziecko obudzi cię w nocy. To może być wcześniej, niż myślisz. A? Postanowiliśmy się w maju pobrać. Widzicie? Gabryś też się ucieszy. Księże Karolu, dziękuję za nas oboje. Proszę księdza! Proszę księdza! Proszę księdza! Uspokój się, Paweł. 47! 47 oddał się w ręce milicji! Powiedział im, że to on namalował ten napis na murze katedry! Hmm. 47! Proszę księdza! Dokąd cię zabierają? Nie wiem. Myślę, że gdzieś daleko. Chyba na Syberię. Jestem z ciebie dumny. Jestem synem Króla, prawda? Stanisław! Mam na imię Stanisław! Niech Bóg będzie z tobą, Stanisławie. Niech Bóg będzie z tobą. Dalej! Stanisław! Mam na imię Stanisław! Mam na imię... Stanisław! Żegnaj, Stanisławie. Żegnaj. Biały dym! Wybrano nowego papieża! O. 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 Nuncio vobis gaudium magnum habemus papam! Sancte Romane Ecclesia Cardinalem Wojtyła! Dziękuję. Nie wiem, czy będę potrafił mówić w waszym... w naszym języku włoskim. Jeśli się pomylę... Jeśli się pomylę, to mnie poprawcie. Nareszcie uwolniliśmy się od niego.
Babciu, kiedy wróci ksiądz Karol? Niestety nigdy już nie wróci. Ksiądz Karol jest teraz papieżem, a papież musi zostać w Rzymie. Papież w Meksyku? Przecież Watykan nawet nie utrzymuje stosunków dyplomatycznych z tym państwem. Rząd meksykański występuje przeciwko chrześcijaństwu. Poza tym papież nigdy nie odwiedzał żadnej z Ameryk. A po wizycie w Meksyku chce pojechać do Polski. Mój Boże! Czy ktoś ma jakieś wątpliwości co do tej propozycji? Polska to jest kraj komunistyczny. Naprawdę? Lepiej więc się pośpieszmy. Nie może tego zrobić. To jest prowokacja. Myślę, że powinniśmy mu zabronić wjazdu do Polski. Nie możemy. Ma legalny paszport. W Meksyku spotykamy się z prawdziwym cudem wiary i uwielbienia. Milion dusz zgromadzonych w wyschniętym korycie rzeki czekało na papieża w Monterrey. Strumień żarliwej modlitwy popłynął jej dawnym nurtem. Żadnych uprzedzeń. Olbrzymia odpowiedzialność. Kogo my się obawiamy? Starego księdza ubranego na biało? Jego sentymentalne opowieści nie mogą stwarzać problemu. Cisza! Nigdy, przenigdy nie bagatelizujcie tego człowieka. To błąd, który popełniłem wiele lat temu. Wasza świątobliwość wie, że polskie tajne służby będą donosiły na tych, którzy zechcą zademonstrować swoją wiarę. A mimo to jest przekonany, że rodacy wyjdą na ulicę. Ponieważ znam mój lud. Księżulek może znowu wygrać. Nie wolno go nie doceniać. Ach, znowu się spotykamy, Wojtyła. Ty jesteś przed ołtarzem, a ja tu obserwuję ciebie tak jak wiele lat temu. Czy człowiek może odrzucić Boga? Czy może odrzucić Chrystusa? Człowiek może powiedzieć nie Bogu. Może powiedzieć nie Chrystusowi, ale ja was pytam, czy człowiek może zrozumieć samego siebie i sens swojego życia bez Chrystusa? Edwardzie, jutro rano chcę widzieć raport na moim biurku o tym, co Wojtyła powiedział, z nazwiskami i numerami ludzi, którzy... Edward! Ktoś inny będzie musiał go napisać, towarzyszu. I powiedzcie mu, żeby zapisał jeszcze jedno nazwisko. Moje. Edward Michalski. Jestem tu po to, żeby powiedzieć wam, że człowiek nigdy nie zrozumie samego siebie bez Chrystusa. Nie zrozumie siebie, ani swojej prawdziwej godności, ani swego prawdziwego powołania. Nie zrozumie tego bez Chrystusa. I dlatego Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka. To działanie przeciwko ludzkości. Wołam ja, Syn polskiej ziemi, i ja, Jan Paweł II, papież, wołam z całej głębi tego tysiąclecia, wołam w przeddzień święta zesłania. Niech zstąpi duch Twój, niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. To jest garstka polskiej ziemi. Będziesz się, ojcze, czuł jak w domu. Troszeczkę Polski dobrze zrobi Rzymowi. Wasza świątobliwość, proszę zaczekać! Ojcze! Edward! Skąd ojciec święty zna moje imię? Nie tylko partia ma dobrych informatorów. Chciałem powiedzieć, że
te dni zmieniły historię Polski i... I? I zmieniły także moje życie. Ja zasiałem ziarno. Teraz ty musisz pomóc mu wyrosnąć. Ale wasza świątobliwość wyjeżdża, a my zostajemy tu sami. Kiedyś, wiele lat temu, ja też myślałem, że jestem sam. Miałem 20 lat. Dopiero co pochowałem ojca. Straciłem też matkę i rodzeństwo. Ciężko pracowałem w kamieniołomach. Naziści okupowali Europę. Jeśli czegoś się nauczyłem, to tego, że nie ma nic niemożliwego dla Boga. Do widzenia, moje dzieci. Do widzenia, księże Karolu. Odważny ojcze. Będę papieżem pielgrzymem. Odwiedzę każde państwo, każdy kontynent, a szczególnie te najbiedniejsze, dotknięte głodem i wojną. Chcę być waszym ojcem, przyjacielem, bratem, misjonarzem, który was odwiedza. Chrystus jest nie tylko Bogiem, jest także człowiekiem i jako człowiek jest Afrykaninem. Będę papieżem, pielgrzymem niosącym pokój. Błogosławieni wy ubodzy, głosi Ewangelia, ale też mówi: biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Chcę być papieżem, pielgrzymem niosącym otuchę więźniom, wygnańcom, chorym, by utwierdzić synów i braci w wierze, gdziekolwiek mieszkają. Moi koreańscy bracia i siostry, przez kilka ostatnich dni podziwiałem wasz kościół. Wznoszony był przez wieki na cierpieniu ludzkim. Każdy z was budował go dzień po dniu. Chcę wam wszystkim podziękować. A teraz muszę przestać mówić, ponieważ stoicie tu od wielu godzin i musicie być zmęczeni. Trzeba powiedzieć: teraz, papieżu, przestań mówić, tylko powiedz: dziękuję. Wasza świątobliwość, nie uwierzysz własnym oczom. Mur. Te zdjęcia są już częścią historii. Mur, który przez 28 lat dzielił Berlin i był symbolem zimnej wojny oraz podziału na wschodni i zachodni blok, został zburzony przez Berlińczyków. Jutro świat będzie inny. To kwestia miesięcy. Wkrótce wszystkie rządy prosowieckie upadną. Musimy natychmiast wezwać nuncjuszy papieskich i przedstawić im stanowisko Watykanu. Trzeba zwołać konferencję prasową. Co o tym sądzi wasza... Gdzie jest jego świątobliwość? Gdzieś zniknął? Dokąd poszedł? Stanisław. Chodź tu. Ojcze. Witaj. Ojcze święty. Wstań.
Anna. Cieszę się, że cię znowu widzę. Uściskaj mnie. Dokąd cię zabierają? Nie wiem. Myślę, że gdzieś daleko. Jestem synem króla, prawda? Niech Bóg będzie z tobą. Stanisław! Mam na imię Stanisław! Mam na imię Stanisław! Jestem z ciebie dumny. Niech Bóg będzie z tobą, Stanisławie. Niech Bóg będzie z tobą. Niestety, lekarze co do tego nie mają absolutnie żadnych wątpliwości. To pierwsze symptomy choroby Parkinsona. A jak się ona będzie rozwijała? Z biegiem czasu będę się coraz bardziej trząsł. Trudno będzie mi się poruszać, aż w ogóle przestanę chodzić. Pochylę się i zgarbię. Jeśli zachoruję na grypę, będę miał problemy z oddychaniem i pewnego dnia mogę przestać mówić. A może powinieneś zrezygnować, ojcze? Odpoczynek spowolni rozwój choroby. Ojcze, już i tak zrobiłeś więcej niż człowiek może. Obaliłeś reżim, na co czekaliśmy przez całe lata. Tak, ojcze, dzięki tobie teraz tu jestem. Bóg zawsze wie, co trzeba zrobić i jak to zrobić. Z pewnością potrzebuję teraz papieża z chorobą Parkinsona. I tylko on wie dlaczego. Ale wasza świątobliwość, to zbyt ryzykowne. Nikt się tam nie zjawi. Jak do tej pory, Światowy Dzień Młodzieży odnosił wielki sukces. Rzym, Buenos Aires, Santiago de Compostela, Częstochowa i wiele, wiele innych miejsc. Włochy, Argentyna, Portugalia, Polska to kraje, gdzie katolicy stanowią większość. Ale Stany Zjednoczone to co innego. Czy wasza świątobliwość wie, jacy są młodzi Amerykanie? Na pewno nie mają zamiaru tam pielgrzymować. Może lepiej zorganizować koncert chrześcijańskich grup rockowych? Byłoby lepiej, gdyby wasza świątobliwość tam nie jechał. Mógłby przerazić młodych. Czy wszyscy tak myślicie? Nie. Słucham, biskupie Stafford. Jeśli wasza świątobliwość pojedzie do Stanów Zjednoczonych, to ja zorganizuję Światowy Dzień Młodzieży w mojej diecezji w Denver, w Cherry Creek Park w górach Colorado. Lubię góry. Ale wasza świątobliwość... Dziękuję za przedstawienie wątpliwości. Wysłuchałem waszych opinii, a teraz chcę zapytać młodych Amerykanów. Ojcze Święty, a może my zbadamy opinię publiczną? Nie. Osobiście ich zapytam. W Denver. Ciekawe, co mi powiedzą młodzi Amerykanie. Nigdy nie spodziewałem się czegoś takiego. Wasza świątobliwość oddał swoje serce, by wszystko się udało. Nie. To nie ja. To oni. Oni dobrze wiedzą, jak należy postępować. Dobrze, że nie jestem chirurgiem, prawda? Chodźmy. Ci młodzi ludzie czekają na nas. Powiedziano mi, że nie będziecie zainteresowani pielgrzymowaniem. Powiedziano mi, że przerażę was. Powiedziano mi, że nie ma dziś żadnej nadziei dla młodych. Powiedziano mi, że obrońcy środowiska naturalnego będą się obawiali waszego wpływu na dzikie życie tego cudownego parku. I mieli rację. Będziecie mieli ogromny wpływ. Nadzieja w Jezusie Chrystusie, która płonie jasno w waszych sercach, rozpali ogień we wszystkich sercach świata.
Jest takie polskie przysłowie. Z jakim przestajesz, takim się stajesz. Podzielę się tu. Że tu. Jeśli żyjesz pośród młodych, Vivi, kon i działań, tu dobra i wentare anche działane. Ty też stajesz się młody. Ideały mają znaczenie tylko wtedy, kiedy możesz obronić podstawowe prawa każdego człowieka, prawa każdej istoty ludzkiej, prawo do życia od jego poczęcia. Nie lękajcie się wyjść na ulicę jak pierwsi apostołowie. To nie jest czas, by wstydzić się Ewangelii. Teraz jest czas, żeby żyć według niej, głosić ją z całej swojej mocy. Kogo szukacie? Jaki jest sekret prawdziwego szczęścia? Jeśli marzysz o szczęściu, naprawdę poszukujesz Jezusa, On będzie czekał na ciebie. On jest cudem, który tak bardzo cię fascynuje. Jest tym, który pragnie radykalnych zmian, który nie akceptuje kompromisów. On jest tym, który nawołuje do zdjęcia masek fałszujących życie. Rozumie pragnienie twojego serca, które inni chcieliby zdusić. To Jezus rozbudza twoje pragnienia, żeby zrobić w życiu coś naprawdę wartościowego. Pierwszego kwietnia 2005 roku. Skacz! Nie bój się! Tata cię na pewno złapie! Nie bój się, synku! Tata cię złapie!
Opracowanie Telewizja Polska, Agencja Filmowa. Reżyseria Krystyna Kozanecka-Kołakowska. Tłumaczenie i dialogi Ewa Prugar. Dźwięki montaż Jakub Milęcki. Kierownictwo produkcji Monika Wojtysiak. Wystąpili Grzegorz Kwiecień, Michał Napiątek, Piotr Stramowski, Jagoda Stach, Agnieszka Kunikowska, Zygmunt Sierakowski, Sławomir Holland, Piotr Makarski, Mateusz Lewandowski, Krzysztof Strużycki, Krzysztof Zakrzewski, Jarosław Domin, Paweł Lipnicki, Janusz Wituch, Matylda Kaczmarska, Andrzej Bogusz, Witold Apostolakis i inni.